Że wyjdę do Rocha zrobić z nim wywiad. O kurwa, znowu? Spokój. Czego chcesz? Jak się czujesz przed zbliżającym się spotkaniem? No, trzeba to wygrać. Nie wiem, jaki jest przeciwnik. No w sumie też nie. Brazyliana, no to nie wiem, będą preferowali styl brazylijski, no. Więc trzeba się przygotować. Jak? Nie wiem. No, co jeszcze? No, tyle. Dobra, dziękuję. I on pierdolę, ale mobil. Ej, kurwa, tą torbę, nie wiem, czy dacie radę gdzieś pierdolnąć, bo zapomniałem, że ja mam kurwa podzielić w tym aucie, kurwa, do dzieci. Następny Gen Z Retro. Jak ty mnie znasz? Tylko raz hit do kosza. Kurwa, gdzie przez czerwone przychodzicie, szmaciury z drugą baciałę, kurwa, jebałem wam matkę. Spokój się, młodzież idzie z tobą. Przepraszam, ale za kółkiem jestem agresywny jak twój. A ja też. Siemanu! Ależ to się ciepło zrobiło. Napad na serce. No. Bo moi rodzice jutro, wczoraj jechali na ten, do sanatorium i jechali pociągiem i dzwonią do mnie, czy przypadkiem nie ma może jakiegoś pudełka z lodami w lodówce z kanapkami w środku? Ja mówię, nie. Benji, ja myślę, powiedz teraz widzom, dlaczego nie grasz dzisiaj. Opowiedz historię. No, stało się tak, że... Co, Benji nie gra? Nie gra. Nie gram. Ma kontuzję nosa. Stało się tak. Ja skończyłem karierę przez kontuzję oka. Stało się tak. To jest historia na innego vloga. Po prostu, że... byłem, prawda, na treningu, żeby udoskonalać swoje umiejętności. No i tak wyszło, że nasz trzeci bramkarz popisał się umiejętnościami, bo przy wrzutce zamiast wypiąstkować piłkę, wypiąstkował mi nos z miejsca. No i stało się tak, że złamany nosek, ten szycie już nastawiony, więc chuja widać, więc... Masz zakaz wypowiadania tego słowa. Jakiego? Chuj. Aha. Spęger Boże. A co sądzisz o nowej Enkleosie? Boże, Bambi. Zadmylisz je. Przepraszam. Boginie z córką bogini. No bo... No sorry, sprawa... Otóż sądzę to, że właśnie jak tutaj szedłem, to słuchałem singla Big Big Girl. No. Zrobi Big Big Kwit. No i wspaniała historia. No. Do hymnu. Do hymnu rozu. Nie znam jeszcze. Jak nie, to? Nie, nie! Panowie, spokojnie. Się wjeżdża, dojebana łapa, duża klata. Się jeszcze nie pierdoliłem na teścia. Się wjeżdża. Dojebana łapa, duża opętana, że i straszana się za mojego teścia. Ale to właśnie, bo mi się wydaje, że... Gdzie? Mi się wydaje, że... Paper. Co to jest? Jakiś kurde przystanek się zrobili na... Ciekawostka, w Tarnowie znajduje się w takim jednym kościele, którego nazwy nie pamiętam, znajduje się pomnik papieża, który tak na oko z tego co wyliczyłem ma 10 albo 12 metrów. Kurwa. Więc jest chuj wysoki. O kurwa, Tom Cruise się zrespił. Jezus, jakie to jest błoto. No widzisz? Tom Cruise się zrespił. Ja idę, narzekam na świat i nagle Tom Cruise się zrespił. Uważaj. Ej, dwa ci zostały. Nie, brudzę ci ręce. Ty nie napij się, nie. Co się po nim stało? Kurwa, ostatni raz przechodzimy na takie boisko. Pokaż. Tu se rozjebałem. Ała, kurwa. Strzelisz. Katrika. Ty, bo nam ten, zablokują nam ten film. To wycenzuruje Bonin. Specjalnie mu dają robotę. Suche błoto, co się dzieje? Nic, zemi, pogłaskałem ci po główce. Dziękuję. Proszę. Nie powiem tak, kurwa, to jest... Granda jebana. Czekaj, bo jesteś pod słońce. A, o, kurde, będzie profesora. Powiem tak, tragedia, są tutaj parę rzeczy, które zaliczymy do tragedii. Pomóc ci jakoś? Nie, trzeba. Po pierwsze, jesteśmy tak daleko od, kurde, cywilizacji, że to jest pojebane. Ostatni raz pojeżdżamy do Nowa Huta, nie? A poza tym to boisko to jest jakieś tragiczne
Tu Gosiu się prawie zabił przed chwilą. Szkoda, w chuj jeszcze jakieś pytania, bo mi się kurwa, że dzisiaj nic nie... Będzie. Był kiedykolwiek karny? Był, ja strzelałem. Strzeliłeś? Nie. Kanapeczki, widzowie. To was zaprowadzi do sukcesu. Ty byś nagrywał, jak tu nasz goalkeeper przelot po prostu. A pizdzie, mam tego goalkeepera, kurwa. Nie jesteś ważniejszy. Polska Luba. Jak ego wybustowałem. Rozgrzewka. Dobrze, dobrze, kaga. Nie odeszła, nie odeszła. Dobrze, oj. Oj. Bo trener się zdenerwuje. Pan Dawid. Pierwsze zdjęcia. Dobrze, Benji, dobrze, uczy się. No, tak. Ja już poznałem wszystkie zasady kadrowania, tak. Ja dzisiaj po prostu, ja zostaję na stałe chyba fotografem żołdatońskim. Ja. Muszę Knaksonowi zrobić, bo wiem, że on jest eksportowy towar. Nie zrobiłem. Przyszedł Bukaku z Dawidem i będą robić parkour, żeby przejść przez brameczkę. Proszę państwa, Bukaku będzie skakał. Uważaj tylko, żeby się nie nabić. No boko, przejdę sobie tutaj. No. O kurwa, wbija mi się w górę. No i to już musisz zaskoczyć. No i git. Kurwa, Dawid, jak ja dam radę, to ty kurwa tak nie radę. Ja wiem, że ja dam radę. Bueno. Bueno. Cześć. Cześć. Nie grasz? Nie. Aha. Mam złamany nos. No, szkoda. To kurwa zajebista reakcja. No, bo ja mam chyba komentować do vloga, nie? Co? Nie, bo się zastanawiałem, że tak siedziałem cicho przez kurwa. Co, a ty nie grasz, czy co? Nie, nie gram dzisiaj. Dobra. Mam złamany nosek. Nos? Nos. Nos masz złamany? Nos mam złamany. Kto się wyjebał w nos? Bramkarz nasz trzeci. No, myślałem, że się biłeś o jakąś dziewczynę. Nie no, bez przesady. O samicę. Jak na kurwa. Czy mogę się nie kłaść? To nie wiem, co tak dalej. Możesz się nie kłaść. No, jest mokro. Ej, dobra, cicho. Ej, yo. Oczywista oczywistość od młodego Gina, szabasowy poranek. Jeżeli jakakolwiek kurwa stara się blokować wasz rozwój, to nie bójcie się. Nie bójcie się takiej kurwie jebanej przeciwstawić, bo tylko po to ona się pojawia, żeby ją rozpierdolić. Rozpierdolić oznacza robić swoje, a nie się dawać prowokować byle komu. Szybieza! No i zaczęliśmy to emocjonujące spotkanie. Naprawdę widzowie, miło jest powrócić po takim długim czasie nieobecności na meczach Żelbetu. Właśnie gramy się przeciwko braciom Żugolec. Żugolec? W ogóle... Znaczy, no, no, w temacie, nie w temacie, ale koncertów ze zeszłych vlogów. Nie było mi wczoraj na koncercie, ale za to mój kolega wczoraj był na koncercie Aviego. O, to są chwali. Ale ty byłeś na Multim, nie? Tak, ja byłem na Multim w Katowicach. Jaja, jak chuj. O tym musiałem z Katowic wracać tym jebanym trafikarem. Czy wyszło mnie to sporo? Tak. Czy było warto? Tak średnio. Brat Żuk leci. Aj. Cześć. Przemiłe zaskoczenie. 1-0. Przepierdolamy. No musisz wejść, odmienić losy, nie? Z dziećmi. Jeszcze nie byłem na meczu, który Bonio nagrywał. Także serio? Na debiut. Nie no, a turniej charytatywny? No ale to nie w barwach naszego pięknego klubu, nie? O kurwa, ale dogranie. Nie baj! Nie no, to jeszcze nie był taki dysio moment, to by wyszedł tam, kurwa, w Wałta jakieś przejebał na ulicy. No nie. Ej, w ogóle ja mam taki patent, bo mam za duży pasek, nie? No kurwa, szturóweczka. O, sprytne. Ja chodzę często w dresach, więc nie potrzebuję paska. No, sprytne to są moje w sumie pierwsze jeansy. Takie, wszystko inne to są dresy albo takie materiałowe spodnie na gumce, nie? Po prostu się ustarzejesz. Przychodzi ta era na jeansy. Może. Mentalnie to ja już mam tak z parę dziesiąt lat, nie? Dobrze! Jebaj! Dobrze! Jest! Pokaż. Nie, kurwa, na Wulga. Płatka Wulga następna. No! Przyszedł Oskar, ale niestety ma problemy z wejściem na zaboisko. Fajnie, KG! Super piła, KG! Dobra.
Jest i on, udało się mu przejść. Oskar, widziałeś? Bracia Żuk. Widziałeś twoje zagranie? Bracia Żuk. Asysta lewą nogą z dziurą. Nie widziałem, bo byłem zajęty skakaniem przez bramę, kurwa. Najgorszą bramę do skakania. Super! Teraz możesz mecz urobić. Ole, podał profesurę! Dobrze. Nie jestem. Jebaj! Ole, urwał! Ale to było dobre! Nie gotuję jeszcze. Gramy swoje, czyli co? I widzisz, przedem zrobiłem taktykę i gramy. Ale jak gramy swoje, to gramy chujowo. Co cię gramy? Teraz nie zagraliśmy swoje. Ja widziałem, że to nie było swoje. Bo to była piła od Krzysia, to nie jest od nas. Ale to kurwa jest, wiesz. Wiesz jak co robią wyjątki. Nawet ślepy kurze się ziarnko trafi, tak? Właśnie. Jak to mówią. Cierpliwy to jej kamień ugotuje. Nikt się jeszcze z głodu nie zesrał, Dysiu. Kto dołki kopie, ten ma mokro pod pachą. Chodzę, jak nie zrobię takiej porządnej rozgrzewki, takiej kurwa co mnie wyjebie i nie będę potem mógł grać, to mnie tutaj tak ciągnie strasznie. To później też nie możesz grać. Tylko ten odcinek, tak mnie kurwa ciągnie, że kurwa jakby ktoś ślinę tam rozrywał po prostu. Bez żadnego zamysłu. A, idzie tam w drugą stronę. Chodź, on się już nagotował. Daj zmianę, bo muszę. Chodź, Bucha. Ja? On musi... Co to było? Opowiedz do kamery, co on zrobił. Kurwa, coś niesamowitego. Narciar, jeszcze! No. Yeah. To jest to. Patrz, jak dorzuci teraz. Pięknie. O, kurwa! Ale miał na pierwszą. Jest! Asysta drugiego stopnia. Dawaj, Wojski. Wojtuś, cofnij za Dysia. Nie, nie! Nie schodź do tyłu! Cofnij za Dysia. Wiecie na jaki wynik strzeliłem? No. 6-2. To jest bohater. A gramy na wyjściu, to jest 2-6. Nie, pokaż koszulkę. To jest bramka numer 2-6. No kurde. Spierdalaj stąd, Benji. No, jest profesor Tom Cruise, Mission Impossible, żeby zmieścić piłkę. A mi się zrobił dźwięk, kurde, z 50 dobra, gęstości. Zmiany. Ulala. Myślę, że tak. Teraz? Ale piłę zagrał. To panowie 3-1. Ale pograli. Dobre! Nie, to jest za zrobić po prostu tak taką pochodę. Swojego ryja. A to się za brzydki jest. Widzisz, ja się pojawiłem i od razu. Czekaj. Jest top 10 z DJ Betu. Patrz na te szczęę. Top 10 szczęę z DJ Betu, kurwa. Jak z aut poleciało. Kolega ma najwidoczniej esse. Dobra! Dobre podanie. Masz jeszcze raz. Jebaj! Oj, widać. O nie! Jest! 10. Czego chcesz? Kółko i ruszę. Masz jeszcze raz. Zgoda tutaj, portugalsko-francuska. Zdrada ojczyzny. Dziękuję. Nie no, zgoda. To jest przypominek pamiątkowy. Tak. Przypominam, że idolem Kyliana Mbappé był Cristiano Ronaldo. Ja myślę, że ten vlog musi się nazywać Kubek Benfica Lisboa. A jak się zna Lisboa? Jak to jest? Lisboa. Benfica Lisboa. Lisboa. Przez Z? Benfica Lisbona. Przewrota! Słuchaj, masz koncert na bilet. Ja powiem ci tak. Wybiorę, obiecuję ci, że pójdę kiedyś na koncert. Kto pytał? No. Pytał się, czy byłem na koncercie. Zwracam honor. Patrz, co robi Boni, nagrywaj go. Uwalił. To masz, a ja... Nagrywaj, że... No, co ty masz lepszego do roboty? No właśnie. Tak, wyobrażam jego krzyżaka. Dziuba poszło. Dobrze, dziuś. Kevin the Brownie. Cała druga. Super. I to jest... Moja bra... No. O ja pierdolę. Mario Balotelli. Kurde. Beautifully timed run, Balotelli to make it 2. I'm gonna... And are you kidding? Serious? Mario. Dawaj, teraz po bramkę, Bonio. Wjeżdżaj tam już. Zamykaj, Bonio, dawaj.
Ręka, ręka, ręka. Wchodzę. Nie no. Dawaj, nie, Bonio! Dawaj, Bonio! Bonio! Bonio, wala karnego. Bonio, on strzela! Jedna na rękę, ręka. Bonio strzela w serce. Dawaj, Bonio! Panie i panowie, chodź, Bonio, komentuj! Chodź! Dobra, co strzelił! Kurwa, nie wiem, ile jest, jaki wynik. Ja też nie, ale czemu, Bonio, ty tego nie chciałeś zrobić? Dobrze, Rochu, cieszynka do kamery. Najgorsza piłka, jaka była na jest! Kamerę. On już jest z nami, to jest to! Brzydka, ale zawsze czekasz 4 lata. Po prostu widzisz, zawsze czekasz 4 lata na to Mistrzostwo Świata i takie rozczarowanie na koniec, nie? No bo jednak ta piła były ładniejsze, tak? Brazuka. A że ta brzydka. Światło zjebało. Zawsze, ale... mówię o tym właśnie, że zawsze tak. Czekasz 4 lata na te Mistrzostwa Świata, tak się ekscytujesz i wypuszczają ci taką piłę. No to fajne, kurwa. Tamta jest fajna. Ale według mnie, jest bardzo... Taka z Minecrafta trochę. Nie, no nie chodzi o to. Basic to taka. Nudna jest. Że mało, mało atmosfery no. Wielkiego piłkarskiego święta. No. On zaraz wchodzi i gotować. Kto? A nie wiem, do kogo mówił. No, do ciebie. Do mnie? Ja... Nagrodę spierdala. Żeby fajnie. Prowadzaj, Dawid, albo nie odejdę. Pokaż ten strzały. Oj, zajebiście to. Oj, oj. O! Nie mam jak ci zdjęcia zrobić. Jaki ważny Czesiu. O, kurwa. Fajny Czesiu. Crazy. Bez skills and assist. Uwal, pierwsza. O, kurwa. Daj Dawida. Przecież Dawid, no. Yes. Ja też mogę wejść. Tak, ja też chętnie wejdę. Dawaj. Wszedłbym, no cap. Za załamanym nosem? No, się przebieraj. Już pierdolił. Kurwa, przy linii się przebieraj, kurwa, od razu. Jebany, kurwa. A, nie no, gdybym mógł, to bym sobie kupił tą maskę jak... No czemu nie? Pewien nigeryjski zawodnik. Tak? Osimhen, no. Albo jak Rabara, albo jak Lewandowski. A czemu nie możesz? Bo trochę droga jest. To poproś na Wiślan o dofinansowanie. Wiesz co się dzieli, żeby mieć taką maskę? Co? Wiesz co się dzieli od tego, żeby mieć taką maskę? Co? Pójść do sklepu i ją kupić. No, tam jeszcze jest więcej trochę procedur. Na przykład z zmierzeniem i mordy. I idziesz. Nie no, kupujesz na sobą. Ale... To jak z butami. Z butami. To się robi ten, by dopasować maskę do ryja. Jest i trzecia. Znaczy ja powiem tak, boisko fajne, ale miejsce totalnie zjebane tego boiska. I to nie chodzi o pomnik papieża zbrodniarza. Bestia z Wadowic. Bestia z Wadowic. Oskarka masz przed polem. O kurwa. Super! Essa! No a jednak ja nie strzeliłem się jeszcze. Tragedia w chuj. Ja coś tak czułem, że będzie czapan na tym żelbecie. Kurwa. Uuu! Jeden, drugi raz się taki się patrzył. Nie no ja... Przed treningiem już tak wyświetlałem. Uuu! Nie spodziewałem się, myślałem, że po długim będzie ładował. Jo. O kurwa! Krzynówek do środka, czeka tutaj Lewandowski. Krzynówek z lewej nogi! Ej, gol! 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 Okej. Bonina! Bonka zagraj! No! Jeba! Jeszcze! Yeah! Gol? No. Musieliśmy jeszcze 2 minuty do meczu. Kaga na bramkę strzelił. No i zapierdalać! Jeszcze! Dawaj Klaksona! Dobrze! O kurwa. Well.
O, się boję. Dobra, tak się bawi i wygrywa żelbeton. 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 Jeśli kochasz żelbet, płasz, z nami klasz. Nawet w drugiej linii widzę ja, że żelbetu się nie kocha, żelbet, płasz, z nami klasz. Kurwa, widać mnie. Więc mecz zakończył się wynikiem w kurwę dużym do w kurwę małego. O kurwa, się wyjebałem. Słodziakowy las, choć pokażę mój żelbet. Pierwsza liga, czekam. Tym miłym akcentem kończymy vloga.